Leszku, teatrze, o was jako grupie zawsze mówiło się, że to jest nie tylko zespół artystyczny, ale że to jest grupa, żeby nie być komuna, która prowadzi pewien sposób życia przy pomocy teatru. Jak to z tobą było? Jak się i czy się tak dalece to wszystko krzyżowało, czy przenikało, czy rzeczywiście ten fakt, że w teatrze reżyserowałeś, z teatrem jeździłeś, czy to wypełniało całe twoje życie, czy to wpływało w ogóle na sposób życia twojego? To było tak przynajmniej w latach, gdzieś od połowy lat 70., że teatr wypełniał większość życia. Myśmy byli taką grupą, która miała potrzebę, żeby nie tylko pracować, ale studiować, uczyć się, czytać nieomal razem, nieomal w tym samym czasie. Aż tak źle nie było, bo koledzy studiowali w międzyczasie różne rzeczy i nie musieli pracować, żeby się utrzymać, ale właściwie spotykaliśmy się codziennie, albo na próby, albo żeby pogadać, albo żeby zagrać przedstawienie. A ponieważ w teatrze do tego dochodziły jeszcze takie obowiązki, no prac fizycznych. Myśmy sami, nie było na to pieniędzy, wykonywali różne urządzenia, dekoracje, dokonywaliśmy zakupów kostiumów, więc stąd bywało tak, że większość dnia pochłaniała nam ta praca. Ona się często przenosiła także na życie, bo myśmy długi czas wakacji spędzali razem, trochę właśnie wykorzystując to jako wakacje, ale na przykład wieczorami w jakiejś wynajętej sali w Puszczy Noteckiej, pracując, robiąc normalne próby. Naturalnym też było, że no życie towarzyskie stawało się w znacznej części wspólne, że kiedy się kombinowało potem jakieś konspiracyjne już w stanie wojennym rzeczy, to też we własnym gronie, więc to nie była komuna, ale prawie to było czasami bardzo męczące z tego powodu, że część jak gdyby prywatnego życia nakładała się na pracę tą wspólną. Czyli jednak miałeś potrzebę prywatną. Tak, miałem potrzebę i czasami miałem potrzebę, żeby uciekać z teatru, przynajmniej na chwilę. Zresztą podejrzewam, że każdy przynajmniej na jakiś czas miał taką potrzebę. No bo bywaliśmy bardzo często przy okazji różnych wyjazdów albo pracy. Nie znajdowaliśmy sali w Poznaniu na przykład. Wyjeżdżaliśmy na 2 tygodnie pracować w Śremie, no to znowuż 24 godziny na dobę właściwie razem. Wyjazdy na festiwale, to wszystko też się wiązało z tym byciem razem. Czy to rodziło konflikty? Także, ale z reguły takie rodzinne konflikty, to znaczy takie, które się pacyfikowały, rozładowywały na krótką metę. Przybywały też konflikty no bardziej trwałe, które powodowały tym, że ludzie odchodzili z teatru, bo jednak ciągle jacyś młodzi ludzie się pojawiali w różnych funkcjach, ale także ludzie czasami odchodzili. Czy to były konflikty takie przyziemne, rodzące się z codziennego życia, czy konflikty o charakterze ideowym? Raczej przyziemne i sądzę, że bardzo często wynikające z
takiej ze zmęczenia sobą na przykład. Więc myśmy wtedy w latach 70. byli dosyć młodzi i ja pamiętam, że kłóciliśmy się z dużą łatwością, ale te kłótnie służyły, przynajmniej w pierwszej fazie, służyły raczej rozładowaniu atmosfery niż powodowaniu jakichś długotrwałych napięć. To się oczywiście z czasem zmieniało i kiedy ja odchodziłem z teatru na początku lat 90., odchodziłem także z poczuciem tego, że ja już nie znoszę tych ciągle powtarzających się konfliktów, tych rutynowych czynności, powtarzalnych gestów i napięć międzyludzkich. Więc rzecz jasna to się zmieniało. Ale myśmy w międzyczasie przetrwali 3 lata emigracji, kiedy mieszkaliśmy także pod jednym dachem całym zespołem, pod jednym dachem próbowaliśmy i nie było gdzie od siebie uciec, bo każda ucieczka wymagała dodatkowych pieniędzy. Na Zachodzie, przynajmniej w takim poczuciu lat 80., dla Polaka było strasznie drogo. No, myśmy tam wprawdzie zarabiali i nigdy biedy nie cierpieliśmy, ale chociaż nie, bywały tak, że takie rzeczy, że koledzy sobie dyskretnie nawzajem podkradali papierosy, bo było trudno, żeby kupić nowe, ale... Ale jednak mieliśmy poczucie, że my jesteśmy nie po to, żeby być razem, tylko że z tego wynika to, że my się realizujemy robiąc przedstawienia, że każdy z nas do przedstawienia wkładał kawałek swojej osobowości, własnych pomysłów, własnych idei i miał poczucie, no, że się realizuje przez to bycie w grupie. Więc to było decydujące. Taka grupa mogła się utrzymać tylko właśnie z powodu satysfakcji, jaką czuje aktor grając przedstawienie, że ta obecność w grupie zapewnia mu ten dalszy kontakt na widzów. Plus, nie da się ukryć, że był też taki czas, który jest taki przyjemny, jak wiesz, że jesteś osobą rozpoznawalną, że wysłuchają cię chętnie, jeżeli chcesz coś powiedzieć, no, że masz satysfakcję swojego rodzaju. Normalnie. Chociaż bywało tak, że bywały okresy i w Polsce też, że to wymagało wyrzeczeń, że bywały okresy, że myśmy, no nie powiem, że głodowali, ale że byliśmy niesłychanie biedni, że człowiekowi rozpadały się buty i nie miał na nowe. Że, no ale miał wtedy kolegę, który może miał podobny numer, no, że to funkcjonowało także w taki sposób, że my mogliśmy być znani, rozpoznawalni, ale równocześnie miewać takie okresy, że przez długi czas nie pijemy tylko z tego powodu, że nie ma na wódkę. Bo znowu trzeba pamiętać, że lata 70. to jednak był okres w ogóle w Polsce takiego natychmiastowego reagowania, to znaczy nikt nie miał potrzeby, żeby składać, odkładać, kumulować, że człowiek jednego dnia miał, drugiego nie miał, że się pieniądze się wydawało, one po to były, że żyło się ponad stan, jeżeli była taka okazja. To
Ja nie wiem, czy to dotyczyło całości środowiska, ale tak jak znam ludzi, którzy uprawiali sztukę, teatr na różnych festiwalach, zespoły muzyczne, to było dosyć powszechne, że te grupy twórcze tak żyły z dnia na dzień, że to był czas zarabiania i wydawania, że wpadało się w nędzę, ale za chwilę wychodziło się z tego i ach, co tam dzisiaj najlepsza knajpa w mieście. Czy te sytuacje niedostatku nie rodziły w tobie frustracji? Stałej nie. Chwilowe tak, z pewnością. Ale stałej nie, bo... No bo człowiek sobie to rekompensował możliwością pracy, możliwością realizacji takiej twórczej potrzeby, możliwością grania, przedstawienia. Myśmy mieli wtedy, w latach 70. jednak sukces, nie da się ukryć. Za nami jeździli ludzie po całej Polsce, wokół nas zgromadzili się młodzi ludzie, stała grupa zawsze młodych ludzi, takich fanów w pobliżu, z którymi można było gadać i z którymi można było prowadzić życie towarzyskie, że to było w sumie dosyć bogate. Ja jeszcze robiłem przy tym wszystkim za rodzaj guru, więc wiesz, dodatkowe satysfakcje i brak powodu do jakiejś takiej trwalszej frustracji. Oczywiście zdarzały się lepsze i gorsze okresy. Zdarzały się okresy takiej beznadziei, że człowiek gdzieś tkwi w jakiejś pułapce i nie wie, jak z tego wyjść. Zdarzały się okresy, kiedy ta była jeszcze, no, wynikała z tej opresji, którą tworzyła władza, że na przykład nie można grać, bo jest jakiś taki zakaz i niemożność wyjeżdżania do innego miasta, już nie mówiąc o tym, żeby do innego kraju, choć zaproszenia, jak wspominałem, ciągle były. Więc tego typu frustracje, tak, ale potem to się rekompensowało, no bo jednak czasy się zmieniały. Wybuch Solidarności to był czas takiej rekompensaty duchowej. Więc ta przymusowa emigracja na przykład, to też była wspaniała przygoda jednak. Ludzie byli zamknięci w socjalizmie, a myśmy 3 lata żyli na Zachodzie. Raz lepiej, raz gorzej, to już o tym wspominałem, ale jednak jak ludzie stamtąd. To znaczy, myśmy byli poza socjalizmem i żyliśmy tak, jak żyją ludzie poza socjalizmem, jeżdżąc ze spektaklami przez całej Europie. Nam płacili za oglądanie tych widoków, za które turyści muszą płacić duże pieniądze, prawda? Więc też bywały powody do zadowolenia, do tego, żeby mieć poczucie, że to życie się układa całkiem nieźle. Czy przeżyłeś rozstanie z 8 dniem? Tak. Wszyscy, którzy się rozstawali z 8 dniem, przeżywali z tą grupą, z zespołem. Przeżywali to bardzo mocno i przeżywają po latach. Ja spotykam w końcu tych ludzi, którzy stamtąd odchodzili. I dla wszystkich to był głęboki wstrząs, który trwa. Dla mnie też. Ja też mam jeszcze w sobie taką zadrę z tego powodu. Ja myślę, że to było w pewien sposób konieczne, że być może było to przesadne. Nie mam do końca. Nie, myślę, że nie, że moja obecność tam osiągnęła swoje apogeum. Ja miałem wprawdzie jeszcze plany artystyczne związane z istnieniem tam, ale nikt z kolegów nie chciał tego dzielić. I w związku z tym zatraciliśmy w pewnym momencie
wspólny język, taką zasadniczą płaszczyznę porozumienia. A na czym polega ta różnica? Czy mógłbyś to określić, zdefiniować? Ja chciałem... Ostatnim spektaklem ja, tak, ja chciałem, uważałem, że teraz jest świetny czas, żeby porzucić politykę i zacząć na nowo na temat tego drugiego członu zdania z Camusa, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. To znaczy, żeby zacząć mówić o losie, jak go nazwiemy, tak nazwiemy, możemy nazywać go Panem Bogiem, przeznaczeniem, czy czymkolwiek jeszcze tam, czy umieraniem. I to było rzecz jasna ryzykowne, ponieważ wypadało się poza sprawdzoną tematykę, a co więcej wchodziło się w taki zakres problemowy, który prawdopodobnie nie odpowiadał czasowi. Początek lat 90., ale ja chcę, żeby przypomnieć. Wtedy powstawała ta nowa Polska radośnie i wszystkie prywatne związki się sypały. To wtedy dzieliła się Solidarność, dzieliły się partie polityczne. Odbywała się wojna na górze. Rozpadały się na tle politycznym stare przyjaźnie. Przecież mi się w tym samym czasie, kiedy mnie się rozpadał związek z Teatrem Ósmego Dnia, rozpadały mi też się przyjaźnie z powodów politycznych z innymi ludźmi. To nie tylko mnie, bo im się też inne rzeczy rozsypywały. To trudno jest mi to zdefiniować. Ja myślę, że to był bardzo niezwykły fenomen, bo wtedy ludzie tracili nagle wspólny język, wspólne odczuwanie, wspólne emocje. Ludzie, którzy pozostawali w długoletniej harmonii i kontaktach. My to znamy z tej politycznej warstwy. Ale ja myślę, nie chcę jakoś generalizować, ale wtedy sypały się też związki artystyczne takie no jak to nazwać, ugrupowania twórcze, albo jeżeli nie ugrupowania, no takie sympatie, poczucie, że my tutaj razem jesteśmy w pewnej sprawie, a tam jest inna grupa artystyczna w innej sprawie. To się nagle mieszało, to się rozsypywało, tu się ta wolność wyzwoliła po prostu taką indywidualną wolność, nawet nieuświadamianą autocenzurę, że to był taki czas, wszystko się wtedy na takiej emocjonalnej płaszczyźnie waliło, albo usztywniało, albo formalizowało tylko. No i w tym czasie też mnie się zawalił ten wieloletni związek z Teatrem Ósmego Dnia. No, krótko mówiąc, ty chciałeś zająć się losem człowieczym, a koledzy chcieli dalej uczestniczyć w życiu politycznym, w walce politycznej, opowiadać się za czymś. Tak. Ja czułem ten fakt demokracji jako możliwość wyzwolenia się od tamtej tematyki. A oni nie mieli takiej potrzeby, wręcz przeciwnie, mieli potrzebę, żeby nadal w tej problematyce istnieć. Jeszcze, żeby uzupełnić. Te nasze przedstawienia z czasów opresji z lat 70. i 80., one opowiadały zawsze o polskiej rzeczywistości, ale one nigdy nie były publicystyczne. One zawsze odrywały się jednak w takim, jak to życzliwi krytycy pisali, transcendentnym kierunku. Ale ja chciałem właśnie teraz to wzmocnić. Ja, koledzy albo nie czuli takiej potrzeby, albo no, też mieli poczucie, że sukces jest pewniejszy po drugiej stronie, jest ryzyko. Ja miałem potrzebę, że teraz, żeby rozszerzyć skład od nowych ludzi. Oni nie mieli takiej potrzeby. Tutaj był następny konflikt. Potem zresztą rozszerzyli, bo to forma, którą uprawiali, do tego zmusiła. Ale no...
konflikt był wielopłaszczyznowy, trudny właściwie do opisania. Prawdopodobnie czasami, jak to zawsze się zdarza w rodzinie, duperele uzyskują status nieprzekraczalnych problemów, ale to w obie strony. No i uznałem, że w tej sytuacji lepiej się spakować i odejść i zacząć działać na własną rękę. Nieszczęście polega na tym, że przeliczyłem się w jednym. To znaczy, że nie znalazłem już możliwości, żeby stworzyć nową grupę aktorów, artystów, z którą można by kontynuować parę zaczętych w teatrze ósmego dnia projektów. Powodów było parę. Po pierwsze, niewielu jest takich artystów jak ci w teatrze ósmego dnia. A po drugie, nie udało się wtedy na początku lat 90. znaleźć żadnego stałego finansowego oparcia. Ja stworzyłem taką grupę, która się nazywała Sekta. Z tą grupą zrobiłem spektakl, który się nazywał Orbis Tertius. On zresztą nie był z tych dzieł, które chciałbym przypominać. No ale to miał być pierwszy krok w jakimś cyklu poszukiwań. No i skończyłem z okropnymi długami. Po prostu to zbankrutowało, mówiąc po innemu. I to muszę wspomnieć. Wtedy w desperacji napisałem chyba z 50 listów do znajomych różnego typu, że potrzebuję pieniędzy. Nie pamiętam, wtedy się w milionach liczyło. Ale tak na zasadzie takiej przyszli stówę albo pięć. I to mnie uratowało, bo prawie wszyscy odesłali. Niektórzy, o których bym nigdy nie pomyślał, na przykład późniejszy prezydent Aleksander Kwaśniewski. Który nie był jeszcze tam. Nie. Wtedy wyprowadzał sztandar ledwo. Więc też nie był w najlepszej sytuacji. I w ten sposób się uratowałem, ale już wiedziałem, że na parę lat nie ma co liczyć na kontynuację. I stąd poszedłem do Teatru Polskiego. Czyli na drugą stronę barykady, bo znowu trzeba pamiętać, dla przypomnienia, że Teatr Ósmego Dnia to była taka grupa, która działała na płaszczyźnie politycznej w opozycji do reżimu, a na płaszczyźnie artystycznej w opozycji do istniejącego dramatycznego teatru. To była właściwie wrogość i wojna między tymi dwoma jakościami. Ja wprawdzie zrobiłem wcześniej, na początku lat 80., jeszcze przed emigracją, wyłom, reżyserując proces w Teatrze Polskim, ale to także, nie wiem, miałem przeczucie albo potrzebę, żeby sprawdzić, czy ja tam coś w razie czego mogę. No, więc tak to wyglądało. Nie, ja pewnie nie jestem satysfakcjonujący w tej opowieści o rozstaniu z Teatrem Ósmego Dnia, ale jakoś nie lubię o szczegółach, ale mam poczucie, żeby to zakończyć, że to było konieczne i to musiało się skończyć tym rozstaniem, ale że na tym straciły obie strony. To znaczy, mnie się przerwał mój projekt jak gdyby zmieniania, rozszerzania teatru, który jak się okazało nie jest możliwy poza Teatrem Ósmego Dnia, tym bardziej, że to wymagało pewnej kontynuacji takiego ludzkiego i aktorskiego doświadczenia.
No a oni ugrzęźli w powtarzaniu od 20 lat tej samej formuły ekspresji i to przestało być twórcze. Więc straty są po obu stronach, ale myślę, że w pewnym momencie nie było możliwości kontynuacji. W pokoju Teatru Ósmego Dnia w Odnowie. Pokój ten był... Ale w zamku już. W zamku, tak. Pokój ten znajdował się przy męskim kiblu. I trzeba było przejść do męskiego kibla i w jedną stronę było do pisuarów, a w drugą do Teatru Ósmego Dnia. W tym pokoju zaraz przy wyjściu wisiał wycięty z gazety taki zupełnie serio informacja, że wybory idą, nasi kandydaci w Front Jedności Narodu. I teraz imię muszę zgadnąć, bo nie pamiętam, ale nazwisko pamiętam. I to był taki życiorys właśnie kandydatki, bo napisane Zofia Glapa. Zofia Grzyb. Glapa. Była jeszcze Glapa. Zofia Glapa. I tekst. Do szkoły miała zawsze pod górę. Tak się zaczynał. I dalej cały tekst był w tym stylu. To rzeczywiście dwuznacznie, bo to mogło wisieć na partyjnej gazetce ściennej, ale tam przy tym kiblu to oczywiście zupełnie inaczej. To wisiało latami. Nikt nie chciał tego ruszyć, bo to był zbyt piękny tekst. No, dodatek nie była to piękna kobieta, więc to się tak łączyło w całość. Myśmy tam rezydowali w tej Odnowie, myśmy tam mieli próby, bo tam mieliśmy salę, którą nam czasami zajmowali na fajfy. Tam trzeba było zawsze mieć w związku z tym podłogę, żeby można było robić próby. Myśmy mieli tam próby, ale myśmy też tam po prostu pijali wódeczkę. Tam różni ludzie przychodzili, tam się ciągle, poza próbami, to tam się ciągle gadało, tam się odbywały też takie nieformalne imprezy. No, na przykład po oficjalnym spotkaniu w Kolegium Novum, to tam przy kiblu się jeszcze pojawiał Miron Białoszewski i czytał wiersze przez 3 godziny. Więc z jednej strony ta woda, z drugiej Białoszewski. Potem zakazany już Jacek Klejf tam przyjeżdżał i ludzie wisieli gdzieś na szafach i pod sufitem w tym pokoju przy kiblu, a Jacek tam te słynne swoje przeboje śpiewał i anegdoty opowiadał. I wiele jeszcze innych takich spotkań, bo tam się pojawiali apolityczni aktorzy od Grotowskiego na przykład, żeby pogadać i się napić, więc to było takie dosyć szczególne miejsce i tam trafiali też młodzi ludzie, studenci nawet z pierwszych lat z polonistyki. To była taka grupa, która potem się nawet w latach 80. nieomal oficjalnie istniało jako takie stowarzyszenie. Się nazywało Dzieci Teatru Ósmego Dnia. Tam rej wodziła Ewa Wanat w tej grupie. Oni potem zresztą statystowali, grywali w przedstawieniach, wyjeżdżali jako techniczni z przedstawieniami nosić podesty, więc to było całe takie właściwie środowisko. Przy czym ja już mówiłem o tej takiej no, trochę straceńczej atmosferze, że... Że nam niektórzy nie wierzyli, że my pracujemy, że my pracujemy przynajmniej 4 godziny dziennie przez 4 dni w tygodniu, że leje się z tych aktorów taki brudny pot, bo ta podłoga była nie do domycia, że oni zaczynają spotkanie od godziny bardzo intensywnych ćwiczeń, takich fizycznych, bo trzeba się do tych fizycznych improwizacji przygotować, że potem się przez 2 godziny próbuje improwizacji i na przykład tego dnia się zacina, nic nie wychodzi, dupa, nic, stracony dzień. No to
do, na melinę powódę i znowu się to jakoś kręci dalej, przetwarza w życie towarzyskie. Że... Ja myślę, że porównalna atmosfera wtedy istniała w wielu takich twórczych grupach, że podobnie mogło wyglądać w przypadku niektórych grup muzycznych, niekoniecznie tych rockowych, ale takich z pogranicza jazzu, że tak z pewnością było też w kilku innych takich niezależnych, wtedy się nazywających studenckimi, teatrach w Polsce, ale to znowuż był ten fenomen, te teatry studenckie, że one bywały, tak jak z Teatrem Ósmego Dnia, zakładane przez studentów. Potem dochodzić tam mogli ciągle nowi studenci, ale mijał czas studiów, a zespół zostawał. On dalej trwał, on dalej zajmował się teatrem. Część ludzi odchodziła, przychodzili nowi, zostawali niektórzy wiele lat po studiach, żeby tam, tam dalej móc pracować, móc uprawiać sztukę. I to był taki bardzo niezwykły fenomen, który doprowadził do tego, że w końcu to ZSP uznało, że musi się zacząć pozbywać tych teatrów, gdzie są już ludzie, którzy dawno zapomnieli o studiowaniu, bo część z nich kończyła studia, ale część po co mieli kończyć ekonomię, jak już wiedzieli, że będą uprawiać teatr. Więc nie kończyła studiów. I w ten sposób ZSP postarało się, żeby kilka takich flagowych teatrów, między innymi Teatr Ósmego Dnia, ale Stów w Krakowie, Akademia Ruchu w Warszawie, Kalambur we Wrocławiu, żeby sprofesjonalizować, przekazać ich do państwowych instytucji. No, co się stało w naszym wypadku w 79. Więc cóż, złapałem za mikrofon. Więc tyle o tym życiu. Dodam jeszcze tylko jedno, że w to wszystko od pewnego momentu zaczęła jawnie, w to życie klubowe, zaczęła jawnie wchodzić polityka. Od listu w sprawie konstytucji, tam w tym pokoju przy kiblu zaczęli się pojawiać także emisariusze z innych miast. Kiedy powstał KOR, myśmy poparli to jak gdyby jawnie i bez zastrzeżeń, więc zaczęli się pojawiać ludzie, którzy chcieli pogadać już nie o sztuce, ale o polityce na przykład. I to się znowuż nabierało jeszcze innego rozmiaru. Marcin Kężycki funkcjonował przy opozycjach studenckich, prawda? Wśród tych młodych ludzi, no Janusz Zemer na przykład, także był związany z Włodek Filipek przez jakiś czas. Oni przychodzili do Teatru Ósmego Dnia budować dekoracje, próbować siły jako aktorzy i ćwiczyć, uprawiać tą gimnastykę i improwizować. Im dwom akurat nie wyszło, ale innym to się zdarzało. Także te związki, także personalne, sięgały do innych środowisk. Niezależnie od konfliktu takiego stałego z teatrami dramatycznymi, no, to jednak przez lata spotkania gdzieś tam przy okazji festiwali wytwarzały się też kontakty z aktorami z tych państwowych teatrów, więc to środowisko było bardzo różnorodne, które funkcjonowało w pobliżu Teatru Ósmego Dnia. Nie mówiąc już o jakichś innych artystach z ASP i tak dalej, o paru muzykach. No dość powiedzieć, że w końcu w Teatrze Ósmego Dnia debiutował laureat Oscara. Jan A.P. Kaczmarek. W tej sali siedział na podłodze. Potem z Fidolą Fischera. Tak. I z Grzesiem Benaszakiem, później profesorem, a wtedy, jak mówił o sobie,
najszybszym gitarzystą w Koszalinie. Powiedz mi, spotkałeś w swoim życiu wiele osób, ale wśród tych wielu osób na pewno są takie, które możesz uznać za osoby ważące w jakiś sposób na tym, co robiłeś, jak myślałeś o świecie, jak myślisz o świecie. Możesz spróbować wskazać takie osoby i przynajmniej krótko z uzasadnieniem mogą być kłopoty, ale najpierw powiem, a w razie czego nie podchaczysz. Moi rodzice na mnie wpłynęli dosyć poważnie, głównie z tego powodu, że oboje, przynajmniej do pewnego czasu, byli maniakami czytania i stąd książek było w domu dużo. Ja bardzo wcześnie przeszedłem na te książki dla dorosłych, dzięki czemu mogłem też, wciągnęło mnie to w stronę polonistyki. To jest z jednej strony. Drugiej, paru ludzi, których spotkałem na polonistyce, z którymi miałem mocniejszy lub słabszy kontakt, ale którzy okazali się istotni. Na przykład Zbyszek Gosiński, o którym już mówiłem, który był w pewien sposób moim nauczycielem, a potem przez długie lata kolegą. Zresztą mieliśmy różne okresy, kłóciliśmy się też, ale do dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie. Tu ci wpadnę słowo, bo Zbyszek Gosiński, jak się okazuje, był postacią znaczącą dla bardzo wielu osób, ponieważ on poza wiedzą i swoimi upodobaniami wykraczającymi poza to, co obejmowały ramy polonistyki, swoim sposobem bycia bardzo charakterystycznym roztaczał taką aurę troszeczkę magiczną. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No było coś z tym. Doszło przecież do tego, że miał swoich naśladowców nawet pod względem ruchowym. No tak. Prawda? Przez lata. Marek Henrykowski był żywym tego przykładem. No teraz tak. Już w mniejszym stopniu, ale przez wiele lat to była kopia ruchowa Zbigniewa Osińskiego. Gestykulacji, no tak. Sposobu poruszania się. No więc na mnie też jakiś wpływ wywarł. Ja nie chcę teraz mówić o kolegach z teatru, bo to jest ewidentnie, ale koledzy ze studiów, ja spotkałem się na studiach w jednej grupie ze Staszkiem Barańczakiem. Potem tam miałem bardzo bliskich kolegów, współpracowników w teatrze, Waldek Glejser, Marek Kirszkę, z którymi byliśmy też taką przez jakiś czas trójką właściwie nierozłącznych przyjaciół. Janusz Grot, Elżbieta Kalemba. No, także ty w tym pierwszym jeszcze okresie ze Zbyszkiem Osińskim. Więc to była grupa z polonistyki. Tam także z czasów polonistycznych kontakt poza Staszkiem z Ryszardem Krynickim na przykład. I z wieloma jeszcze osobami, pamiętam klub w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie przy herbatce cienkiej się siadywało, żeby gadać na różne tematy, gdzie bywał Kuba Kaczmarek, Marcin Bajerowicz, taki poeta Kośmider i paru... Piskor, Makowiecki. Tak, i paru innych ludzi, więc to taki następny krąg, który pewnie uczestnictwo w tym, już nie mówię o indywidualnych jakichś tych, miało na mnie wpływ. Staszek Barańczak niewątpliwie z tą jego i wiedzą, no i z artystyczną i jednak siłą tamtych wierszy nieomal debiutanckich i krótko potem, które jednak no ja odczuwałem jako prawie jako mój głos, to znaczy jako taki pokoleniowy głos. Więc to tak. I dalej znowu, że nie chcę wymieniać, bo to oczywiście ten, o tych związkach wewnątrz teatru ósmego dnia mówiliśmy, ale poznałem już potem także paru innych ludzi. Poznałem Zbyszka Spychalskiego, który wciągnął mnie w okolice teatru, laboratorium, z którym robiłem Dumę o Hetmanie, który pracował w tym czasie jako
taki archiwista, sekretarz literacki w Teatrze Laboratorium. No i oczywiście Grotowski to przede wszystkim, no bo już wspominałem o tym oglądaniu Grotowskiego. To był dla mnie wstrząs. Potem studiowałem Grotowskiego, jak mało kto w Polsce. Napisałem o nim drugą czy trzecią pracę magisterską, pierwszą Zbyszek Spychalski. Studiowałem, jeździłem do Wrocławia, oglądałem przedstawienia, czytałem wszystko, co Grotowski Flaszen napisał i czytałem wszystko, o czym pisał Grotowski i Flaszen, więc to te dwa nazwiska na pewno tych dwóch ludzi miało na mnie wpływ. Poznawałem potem różnego rodzaju uczonych, krytyków, ludzi związanych z teatrem, i tych wybitnych, i tych mniej wybitnych. Był taki krytyk, nazywał się Jurek Falkiewicz, on był ciągle prawie pijany. Ja z nim odbyłem, pracował zresztą przez jakiś czas jeszcze w opolskim okresie, tak z Grotowskim. Ja z nim odbyłem niewiele rozmów, ale to były dla mnie ważne rozmowy, takie o życiu i polityce, o tych związkach. Potem inni ludzie, no, którzy jakoś pozostawali w pobliżu teatru studenckiego, Aldona Jawłowska, która wcześniej dla mnie, już zanim ją poznałem, była no, takim mitem i legendą jako autorka książki o drogach kontrkultury, z którą się potem zaprzyjaźniłem. Małgorzata Szpakowska, która była polonistką, krytykiem teatralnym, pracowała w Dialogu, ale ona równocześnie była z ruchu, z tych z tej pierwszej opozycji. Jej facetem z kolei był, jest to dzisiaj, towarzysz Kwiatek, który był kiedyś sekretarzem w KC. No, to też te ludzkie poplątania. W 70, po zrobieniu jednym tchem, poznałem komandosów, czyli korowców, bo na spektaklu w Warszawie w Stodole się pojawił Jacek Kuroń i parę jeszcze innych osób. I to znowu, zwłaszcza po 76, stał się jakiś taki kontakt. Z Jackiem się wszyscy przyjaźnili, więc nie sposób tego tak nazywać, ale bliższy z Adamem, z Jankiem Lityńskim, także przez procesy, które mieliśmy, te polityczne już w czasach korowskich. I jeszcze z paroma osobami. No to następne środowisko takie, z którym czułem się związany. Co by jeszcze przy teatrze, poza Małgosią Szpakowską, Jurkiem Falkowskim, Elżbieta Morawiec z Krakowa, z którą się przyjaźniłem bardzo. Przypadkiem zetknąłem się też w jakiejś takiej artystyczno-teatralnej sytuacji z Leszkiem Długoszem na przykład, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem. On nie wywarł pewnie na mnie żadnego wpływu, ale szukaliśmy się przez jakiś czas przy różnych okazjach po Polsce, żeby tak po ludzku z sobą pogadać. Poznawałem także i nawet bywałem w takich sytuacjach, jakby to powiedzieć, przyjaźni, konfliktu z paroma zedespowskimi funkcjonariuszami. Wspominałem już o Eugeniuszu Mielcarku, który był szefem starego klubu Odnowa,
który przyjął początkujący teatr ósmego dnia i dał mu miejsce do pracy, który potem był szefem Komisji Kultury ZSP w Warszawie i który także pomagał wtedy Teatrowi Ósmego Dnia jak gdyby wykroczyć na festiwale, a potem za granicę, a potem został szefem ZSP i wtedy kontakty się właściwie urwały. Tu muszę powiedzieć jedną anegdotę, bo to jest świadectwo czasu. On pojechał z nami za granicę w 73 do Anglii i Holandii, gdy graliśmy pożegnalne spektakle jednym tchem, bo tam zespowcy, ci działacze się zawsze z teatrami zabierali, bo to była okazja, bo teatry miewały zaproszenia na festiwale. Teatry, chóry i zespoły pieśni i tańca. Oczywiście Mielcarek wolał z teatrem niż z zespołem pieśni i tańca. Więc pojechaliśmy, byliśmy w tym, tam za granicą, z Anglii przyjechaliśmy do Holandii. Mielcarek mówi do mnie, słuchaj, muszę z tobą pogadać, bo ja jutro muszę wrócić do Warszawy. Zaprosił mnie na kolację taką, no tam tyle tego zachodniego szmalu to kosztowało, że tu w Polsce można by przez 2 miesiące żyć. Zaprosił mnie na tą kolację i w trakcie tam rozmawialiśmy na różne tematy i ja mówię tak, wracam do Warszawy. Jutro zaczyna się tam jakiś kongres. Pojutrze wybiorą mnie na szefa SZSP. Pamiętaj, prywatnie zostajemy przyjaciółmi, ale w sprawach służbowych od jutra nie wierz mi ani na słowo. No, ta rozmowa wstrząsnęła, bo on mi mówił, wracam do Warszawy i od jutra jestem świnia i wieprz i tam. No, ale mniejsza o to, ja go rzadko teraz spotykam, ale lubimy się, on jest na emeryturze, więc w związku z tym nie ten. Ale on jest także w wielu środowiskach człowiekiem szanowanym. Kiedy pracował gdzieś tam w Moskwie, w tych ośrodkach kultury, wszyscy mówią, że to robił dobrze i nikomu nie szkodził. No więc, to tak. A właściwie z te czasy Mielcarka jako szefa Komisji Kultury w Warszawie, to ja myślę, że on utorował dla Teatru Studenckiego, dla Ruchu Studenckiego, to on utwierdził, umocnił ten system festiwali, wiesz, wymian między zespołowi. To się wtedy stało taki ważny dla tego ruchu, który potem stał się no, takim dosyć swobodnym, takim gettem albo marginesem, ale właściwie wolności, większej niż gdziekolwiek wolności twórczej, to on temu stworzył, myślę, podwaliny. No więc to też był człowiek, z którym jeszcze wcześniej w Poznaniu miałem dobre takie kontakty. Mimo, że to partyjny No, więc miałem też niezłe towarzyskie kontakty z Aleksandrem Kwaśniewskim, który jako szef od kultury usiłował pacyfikować ten ruch studencki. Ale też miałem wrażenie, że stara się to zrobić, jakby to rzec, demokratycznie. To znaczy nie wykorzystywał SB i partyjnych nacisków, tylko spotykał się z kolegami, przekonywał, twierdził, że trzeba mieć nadzieję, że ten system się jakoś uzyska ludzką twarz. Więc też miałem poczucie, że jest naiwny, ale zachowuje się w tym wszystkim uczciwie. Też zostawiał pułapki, ale ja miałem z nim taki ludzki kontakt. Znowuż nie wywarł na mnie żadnego wpływu, ja opowiadam tylko o ludziach, których ewentualnie można jeszcze gdzieś tam w życiu społecznym dostrzec. Był taki, jest Bogdan Litwiniec, szef, reżyser z Kalambura, który wymyślił te międzynarodowe festiwale teatrów studenckich we Wrocławiu. To też
partyjny działacz, ale bardzo oddany takiej idei, jakby to powiedzieć, spontanicznej sztuki. Ja się z nim też wiele razy ścinałem, kłóciłem, bo też był taki wierzący, naiwny komunista, jakich później już nie było. Ale on mi pomógł także spotkać wielu ważnych, interesujących ludzi z Zachodu, którzy uprawiali teatr. Z nim byłem na paru festiwalach na Zachodzie, gdzie mi także pokazywał, jak się żyje na tym Zachodzie. To znaczy prowadził mnie w te miejsca, gdzie oszczędny Polak nie może dotrzeć, ale gdzie się można napić lokalnego wina i dowiedzieć się, co to jest lokalne wino, prawda? Więc czemu nie? Potem oczywiście się rozeszliśmy w sposób zdecydowany, bo w telewizorze poparł Jaruzelskiego krótko po 13 grudnia, więc zdrajcą został, no ale jakoś potem czas to wszystko uleczył. Dziś jest starcem, z którym trudno gadać, ale miewałem z nim także takie momenty, kiedy można było porozmawiać o rzeczach ważnych i porozmawiać szczerze z pewnością, że on nie doniesie, bo za dempowskich czasów prawdopodobnie donosił, ale później już na kolegów i przyjaciół nie. Więc to bardzo różne, jak w sumie widać, towarzystwo i po obu stronach barykady. Ja znajdowałem się jakoś w takim szczęśliwym miejscu, że mnie po obu stronach barykady doceniano, myślę, jako artystę. I w związku z tym mogłem mieć też normalny ludzki kontakt, mimo że czasami miewałem wewnątrz w teatrze 8 dnia takie też spięcia, że ty tam z tymi chujami, z partyjnymi pozostajesz w kontaktach, ale no ale no co?